Okres przygotowawczy przepracowaliśmy zgodnie z planem, tak jak żeśmy sobie go nakreślili tutaj w sztabie szkoleniowym. Nastąpiły w zespole pewne zmiany, przede wszystkim inne środki treningowe zostały zastosowane. Zespół jak gdyby przeszedł na inny system gry. To wymaga wszystko czasu, żeby się to wszystko poukładało, żeby drużyna nabrała odpowiednich nawyków. Wiąże się z nami nadzieję, że się skutecznie włączymy na walki o ekstraklasę. My też oczywiście mamy takie wewnętrzne potrzeby, żeby tak było. Z tym tylko, no, że zdajemy sobie sprawę z tego, że czasu było niewiele i jak to wszystko wygląda, jak to wszystko funkcjonuje, pokażą mecze mistrzowskie. Dużo powie spotkanie w Lubinie, chociaż to będzie pierwszy mecz, który jeszcze o niczym nie przesądzi, o niczym nie będzie decydował, ale w naszym przypadku jest to o tyle ważne spotkanie, no, że wiedząc, jaką mamy sytuację punktową, no, musimy postarać się w Lubinie wypaść jak najlepiej już na inaugurację rozgrywek. Panie trenerze, czy któregoś z zawodników z Zagłębia obawia się Pan szczególnie? Tutaj nawiążę do pytania, które mi wcześniej Pana kolega zadał. Ja nie patrzę naprawdę ani na trenerów, którzy pracują w innych zespołach. Wszystkich bardzo szanuję i doceniam wysiłek, jaki wkładają w pracę z drużyną, bo wiem, jaki jest to ciężki kawałek chleba nasza praca trenerska. I podobnie się ma, jeśli chodzi o piłkarzy. Ja nie patrzę na drużynę przeciwną, a już broń Boże, na pewno się tam nikogo nie obawiam i nie boję. Natomiast patrzę na swoich piłkarzy i myślę, że naszą drużynę i tych zawodników, którzy tutaj siedzą, stać na to, żeby walczyć o jak najlepszy wynik z każdym w tej lidze. I powiem więcej, uważam, że tą drużynę dzisiaj byłoby stać już na to, żeby grać naprawdę na dobrym poziomie w ekstraklasie. Ja myślę, że taka prawdziwa weryfikacja naszych możliwości, naszej formy, to nie będzie pierwsze spotkanie z Zagłębiem Lubin, chociaż ono dużo powie, ale kilka następnych kolejek. Jak to wszystko się będzie pomału rozkręcało, a być może ruszymy od razu z grubej rury, jak to się mówi. W takim razie, który z transferów uważa Pan za największe wzmocnienie? Ja nie mam czegoś takiego jak wyróżnianie zawodników, którzy przyszli, tworzenie takiej hierarchii, który jest najlepszy, a który na przykład nie wypalił. Ja się cieszę z tego, że my w zespole nie mamy żadnych gwiazd, że tutaj nie ma gry podporządkowanej pod żadnego piłkarza. Stanowimy na boisku i poza boiskiem zespół i uważam, to jest naszą siłą i na to trzeba przede wszystkim zwracać uwagę.